Dzień czwarty. Mgła. Głowa mnie boli. Poprzez powieki czułem silne światło. Otworzyłem je i przez okno ujrzałem mały kawałek nieba. Spędziłem długą noc na wpół przytomny. Nie mogłem przypomnieć sobie szczegółów poprzedniej nocy, tylko to, jak słabo się czułem. Wahająca się temperatura pozbawiła mnie sił, a mój mózg przeprawiał mnie mdłości, jakbym był na kacu. Poczułem, że coś znajdowało się na moim czole i zdałem sobie sprawę, że to był ręcznik. Lód został rozpuszczony przez moją gorączkę, czyniąc ręcznik wstrętnym i mokrym. Przypominając sobie mój zamglony sen, moje ciężkie serce opadło jeszcze bardziej na dno. To było wspomnienie mojej matki oraz ostatnia rzecz, którą chciałem sobie przypomnieć. Czy to z powodu stresu? Nagle zdałem sobie sprawę, że moje ręce były wolne. Jedynie głębokie ślady na moich nadgarstkach dowodziły, że to nie był sen. Zacząłem poruszać rękami z niedowierzaniem i próbowałem zbadać sznur na moich nogach, kiedy usłyszałem zimny głos dziewczyny obok mnie. Uspokój się, zwiążę cię z powrotem, jeżeli odważysz się dotknąć sznurów. Dziewczyna już nie spała jakimś sposobem. Monitorowała mój każdy ruch, trzymając komórkę. Nie widziałem dziewczynki. Założyłem, że odpoczywały na zmianę, ale nie byłem pewny, gdzie się podziała. Po kłótni i odręce poprzedniej nocy moja niechęć do niej mocno zmalała. Albo to, albo nie miałem siły, aby się przejmować. Dzień dobry. Zakaszlałem kilka razy i przywitałem ją przy pomocy zebranych sił. Zopiekowałaś się mną poprzedniej nocy? Chrząknęła niezadowolona. Ta niezobowiązująca reakcja pasowała do niej. Bądź cicho i zachowaj trochę siły, abyś mógł zadbać o siebie. O, nie wiedziałem, że tak bardzo się o mnie troszczysz. Zamknij się. Jej buty, dotykając podłogi, wydobywały dźwięk. Tap, tap. Podeszła do mnie i spojrzała na mnie z góry. Przestań się tak zachowywać. To odrażające. Czyżby? O, czyżby? Zawsze odgrywamy pewne postacie w życiu. Dla tych, których nam zależy, albo chcemy coś od nich, zachowujemy się tak, jak inni lubią. Czyż to nie jest częścią życia w społeczeństwie? Tolerowanie irytujących ludzi? I samej zamienić się w odrażającą osobę? W takim wypadku wolałabym umrzeć. Przerwała mi zimno i sugestywnie podniosła nóż w moim kierunku. Zacząłem chichotać, widząc jej zirytowane spojrzenie. Do tej pory nie wiedziałem tak szczerego wyrazu myśli. Nie musiałabyś kiwnąć palcem, żeby mnie zabić. Gdybyś nic nie zrobiła wczorajszej nocy, mogłem umrzeć. Nadal możesz się jeszcze przydać. Potem jednak wszystko jest możliwe. Trzymała się przed dokończeniem zdania. W jej spojrzeniu było dużo powagi. Zabijesz mnie po dostaniu pieniędzy? Po ciszy postanowiłem być bezpośredni. Zawahała się, po czym niezobowiązująco wzruszyła ramionami. Kto wie? Jej nastawienie zmiękło od ostatniego czasu. Przynajmniej już mnie nie biła bez powodu, ani nie groziła, że mnie zabije. Jeżeli naprawdę by im nie zależało, to nie kłopotałaby się kupować leku dla mnie. Mogłem sam się okłamywać, ale wolałem wierzyć, że nie miały chęci, aby naprawdę to zrobić. Więc moim następnym krokiem powinno być: spróbuj kooperować. Powinienem kooperować, nawiązać lepszą relację z nimi. Mogę być w stanie je przekonać do zdobycia ich zaufania. W każdym razie, dziękuję. Za co? Za zaopiekowanie się mną.
Zamknęła się chwilowo, zanim odpowiedziała. W takim razie powiedz swojemu ojcu, żeby szybciej wykasował pieniądze. Z czego się śmiejesz? Nic, nic. Nie chciałem jej zdenerwować, więc potrząsłem głową, sygnalizując, że to nic. Zakładnik dziękujący swojemu porywaczowi. Taki rozwój spraw sprawiłby, że każdy kwestionowałby swój rozsądek. Kłótnia z wczoraj była jak przełącznik, dobyła na wierzch dawno zapomniane emocje. Jest coś do jedzenia? Mój polepszający się stan spowodował większy apetyt. Zapytałem ją o jedzenie. Trzymaj. Mar najpierw paczka ciastek, potem rzuciła mi jakąś puszkę. Podniosłem puszkę i spojrzałem zamieszaniem na kolę w moich rękach. Nie miałem pojęcia, dlaczego tu była. Mam to wypić? Co innego robi się z kolą? Dzięki. Nadal nie miałem pojęcia, ale nie odmówiłbym szans się na zmiany. Tworzyłem ciasteczka, posłusznie napełniając nimi żołądek. Potem popiłem je kolą. Ale słodka. Ponieważ ostatnio jadłem tylko krakersy i parowane bułki, nagły atak smaku mnie przepełnił. Potem weź lek. Nie mam czasu cię mięczyć. Lek, o którym mówiła, stał na stole. Efekt był natychmiastowy i nie powodował senności. Ciekawe, z czego był zrobiony. Jedzenie i częściowa wolność pozwoliły mojemu umysłowi i zrelaksować na chwilę. Zrelaksowany zakładnik? Chyba za bardzo się przyzwyczaiłem do sytuacji. Wypuścimy cię, kiedy tylko twój ojciec zapłaci. Jakby czytała mi w myślach, powiedziała do mnie spokojnie. To był najłagodniejszy ton, jakiego kiedykolwiek do mnie użyła, jakby mnie pocieszała. Nie mogąc wytrzymać tego wzroku, spojrzałem na okno. Im więcej czasu razem spędziliśmy, tym bardziej rozumiałem jej myśli, jej złość, pogardę i głęboko zakorzeniony niepokój. Gdyby był jakiś sposób na uniknięcie krzywdzenia kogokolwiek i zakończenia tego wszystkiego pokojowo. Wstrząsnąłem głową, śmiejąc się z siebie za naiwność tej myśli. O moim kolejnym kroku. Hej. Jakie masz plany po otrzymaniu pieniędzy? O co pytasz? Podejrzliwie zwróciła głowę do mnie, czekając na odpowiedź. Ciekawość. Ale nudne. Podczas długiego oczekiwania nie miałem czym zabić czasu poza pogoduszkami. Pozostała cicho na moment, stukając popielniczką na stole. Potem cicho otworzyła usta. Chcę zacząć od nowa. Gdzieś, gdzie nikt nie będzie mnie znał. Twarz dziewczyny opowiadającej o swojej wizji była zdeterminowana, jak wiernie modląca się zakonnica. Nie miała pasji ani żądzy, tylko ukojenie. Nie obchodzi mnie, jaką robotę znajdę. Chcę tylko zaszczędzić trochę pieniędzy i wieść normalne życie, gdzie mogę spać pod dachem nad głową i właściwie się odżywiać. Teraz nie możesz? To nie brzmiało tak niewyobrażalnie. Mogła po prostu spakować plecak i uciec na prowincję, jak ci ludzie z giełdy pracy. Teraz? Zaśmiała się i machnęła ręką, jakbym właśnie zapytał się o coś bardzo głupiego. Wyklu kurwaczone. Nawet gdybyś zmienił twarz i imię, to nadal cię dopadną. Tak długo, jak jesteś winien im kasę. Ale nawet jeżeli zdobędziesz pieniądze i spłacisz dług, to czy naprawdę tak po prostu się z niego wykręcisz? Czy przez nagrania z kamer monitoringu, czy rejestry rozmów niemożliwe było uciec pościgowi policji dzięki współczesnej technologii? Ucieczka za granicę mogła być wyjściem, ale bariera językowa oraz brak gotówki byłby problematyczna. Nie wiem, czy to przemyślała, ale dziwnie było, żebym ja się o to jej pytał. Czy to dziwne dla ciebie? Skądże? Myślałem o podobnych rzeczach. Myślę, że każdy to rozważał. Udać się gdzieś, gdzie nikt nie wie, kim jesteś. Z dala od
piętna czy jakichkolwiek oczekiwań. Tylko życie jako prawdziwy ty. O, dlaczego byś tego chciał? Nadal nie jesteś zadowolony ze swojego życia? Faceci to chciwe bestie. Zauważywszy, że nie mówił prawdy, niepewnie otworzyła usta, ale ostatecznie nic nie powiedziała. Jak dużo pieniędzy właściwie jesteś winna? Czemu pytasz? Dziwne, że nie odpowiedziała złośliwymi słowami, tylko chłodno. Nie ma innej opcji? Opcji? Nawet setki tysięcy długu nie powinny prowadzić do porwania. Możesz uzbierać tyle, jeżeli będziesz ciężko pracować przez kilka lat. Ciężko pracować? Wybuchła śmiechem. Spojrzała na mnie od niechcenia, podpierając głowę. Mój ojczylak nie ma firmy, w której mogłabym pracować. Jaki rodzaj pracy myślisz, że mogę znaleźć? Zmywarka? Barmanka? Prostytutka? Co gdybym nawet wyczyściła dług? Co wtedy? W końcu mogę zacząć żyć w wieku 30 albo 40 lat? Zmieniając temat, zapytała mnie chłodno w odpowiedzi. Dlaczego miałabym spędzić tak dużo czasu, kiedy inni mogą płynąć z prądem? Jeżeli świat nigdy nie jest sprawiedliwy, to wolę postawić wszystko na jedną kartę. Najgorszy przypadek to tylko kara śmierci. Niewielka różnica od tego, co mam teraz. Tylko żołnierze albo ludzie w fabrykach nadal używają antycznych telefonów tego typu. Nawet starzy ludzie obecnie używają smartfonów. Stare telefony nie mogą połączyć się z internetem albo zostawić wykrywalnego sygnału GPS. Możesz tylko być wykryty poprzez rozmowę telefoniczną. Czy dlatego go używa? Masz całkiem antyczny telefon. Działa, a i tak nie potrzebuję tych wszystkich zmyślnych funkcji innych telefonów. Cóż, producenci potrzebują zarobić pieniądze dzięki nowym produktom, a technologia idzie naprzód, więc... A jak dużo z nich tak naprawdę potrzebujesz? Chłonno mi przerwała. Niektórzy nawet nie mają telefonu, a inni marnują życie, tworząc te niepotrzebne bariery. Tak samo niektórzy ludzie głodują, a inni wybrzydzają w jedzeniu i nazywają się krytykami kulinarnymi. Uważam, że ludzie tacy jak ty są odrażający. Skoro tak sądzisz? Czując głęboko zakorzenioną nienawiść w jej spojrzeniu, nonszalancko wzruszyła ramionami. Takie rzeczy istniały kiedyś, istnieją teraz i będą istnieć w przyszłości. Nie wybieramy, w której części świata się urodzimy. Możemy tylko zmagać się z tym światem według napisanych wcześniej zasad. Widząc, że mi się poprawiło, podeszła do mnie ze sznurem. Ręce. Naprawdę musisz mnie wiązać? I tak nie jestem w stanie uciec. To albo to. Wybieraj. Wskazała na linę w swojej ręce, a potem na nóż w prawej dłoni. Nóż. Wybieram nóż. Czekaj, co to właściwie oznacza? Rzećgnę cię w obie nogi, wtedy nie musisz się wiązać. Nieważne, sznur wydaje się być w porządku. Twój wybór, nie mój. Chleb, który przyniosła na obiad, był klasycznym chlebem z cebulką i wieprzowiną. Dawno nieobecny smak rozprzestrzenił się w mych ustach i uczynił ten posiłek ucztą po dniach niczego oprócz odżywczych herbatników. W przeciwieństwie do mnie, pożerającego chleb, ona nie okazywała apetytu pod oknem. O czym myślała? Zdecydowałem się skupić na chlebie przede mną, skoro dopiero co wyleczyłem się z choroby. Przyniosłaś tak dużo różnych rodzajów tym razem. Jak to możliwe?
widząc wszystkie różne rodzaje chlebów w torbie. Byłem zaskoczony jej szczodrością. To są resztki. I tak miały być wyrzucone. Ona obróciła głową i chrząknęła z niechęcią. Nienawidzę tych wykwintnych sklepów, które chełpią się swoją jakością. Wolą wyrzucić chleb, niż dać go tym w potrzebie. Wiesz, co mówią? Jeżeli oddamy resztki innym, to zwykli klienci nigdy by ich nie kupili. Wszystko z takiej lichej przyczyny. Ha! Przyderwszo się zaśmiała, gardząc sklepami uważającymi się za luksusowe. Z ich punktu widzenia, oni mają rację. Odnowiłem część sił po zapełnieniu żołądka i zacząłem z nią rozmawiać. To może być trudne do zrozumienia. Zupełnie to, jak ludzie nie rozumieją, dlaczego ktoś miałby płacić tysiące tajwańskich dolarów za steka albo jeszcze więcej za parę słuchawek. Dla większości ludzi jedzenie było tylko zaspokojeniem głodu. Dla innych jednak był to pościg za ostatecznym doznaniem smaku. Czas wpływa na teksturę chleba. Sklep musi podtrzymywać swoją dobrą opinię i reputację. Gdyby sklep obniżył cenę na resztki, wtedy ludzie przychodziliby tylko przed zamknięciem. To by negatywnie wpłynęło na zyski. Początkowo chciałem wyjaśnić wpływ myślenia roszczeniowego, ale zdecydowałem pójść najprostszą drogą do wyjaśnienia tego. Sklep musi wytwarzać zyski. Dla niego to normalne, że... To normalne? Właśnie to powiedziałem. To nie jest kwestia wyrzucenia jedzenia albo nie, albo mentalności klientów, która wpłynęłaby na zysk. To właśnie mnie wkurza. Jaka jakość? Jaka reputacja? Reputacja jakiejś marki jest ważniejsza niż głodujący ludzie? Czy nic się nie liczy poza kasą? To jest normalne dla ciebie? Jej wpatrzone oczy płonęły ogniem. Jakby widziały najgorsze cechy ludzkości i były przepełnione szałem. Dlaczego nie spróbujesz tego zmienić, zamiast oskarżać się o to do mnie? Nadal miałem problemy z marudzącym nastawieniem. Nawet jeżeli ktoś nie mógł wybrać swojego dzieciństwa, narzekanie na nie nic nie zmieni. Jeżeli zasad gry nie dało się zmienić, to czemu nie próbować najpierw grać zgodnie z zasadami, a potem zmienić je, kiedy ma się do tego okazję? Zawsze była opcja podcięcia gardła, powieszenia się albo zeskoczenia z budynku, mając nadzieję, że następny raz będzie lepszy. I tak lepsza opcja niż narzekanie cały dzień. Tak, mogę to zmienić tylko własnymi rękoma. Zdumiewająco nie było odpowiedzi, tylko tajemniczy uśmiech na jej przyciemnionej twarzy. Wytrzymałem jej pobicia i groźby, ale jej uśmiech w tym momencie przeraził mnie bardziej niż kiedykolwiek. Dziewczyna spoglądała przez okno z papierosem. Zawsze była nad wyraz cicho, kiedy paliła, jakby to był poważny rytuał. W pokoju wielkości zaledwie kilku metrów kwadratowych, dwoje ludzi z kompletnie różnych środowisk cicho siedziało, zajęci swoimi własnymi myślami. Ile miała lat? Co jej się wydarzyło? Dlaczego to robiła? Myślałem, że mnie to nie obchodzi, ale im więcej czasu spędzaliśmy razem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, jak bardzo różniła się od moich wyobrażeń. Przestępcy z wiadomości wyglądali na złych i nieludzkich. Ciężko było sobie wyobrazić, że również mają swoje historie. Rzeczy, które lubią, których nienawidzą. Ludzi, których kochają. Swoje zmartwienia, swoje myśli. W pewnej książce było zdanie. Każdy stara się żyć lepiej. Nikt nie wyobraża siebie jako osoby nieracjonalnej albo szalonej. Jeżeli tak myślałeś, to znaczyło, że nie znałeś danej osoby wystarczająco dobrze. Nie próbowałem ich zrozumieć. Współczesne, zabiegane społeczeństwo sprawiło, że dbanie o siebie jest wyczerpujące, nie mówiąc o innych. Nie dbaliśmy o to, jacy są inni ludzie. Przyflatkowanie ich jako dobrych albo złych było po prostu dużo łatwiejsze. Czy my się znamy?
Czy my się znamy? Nie ma mowy. Nasze życia nie mają nic wspólnego ze sobą. Słysząc moje pytanie, prychnęła drwiąco. Naprawdę? Z jakiegoś powodu myślę, że kiedyś cię widziałem. Słysząc, jak oporczywy byłem, przechyliła głowę i zaczęła myśleć. Może w sklepie? Nie, to niemożliwe. Może widziałeś mnie w wiadomościach? Albo na posterunku policji, he? Jej uśmiech zdawał się ostro mnie ciąć i naostrzone słowa utrudniały zbliżenie się do niej. Więc dlaczego ja? Nadal o tym rozmyślasz. Westchnęła niecierpliwie. Machnęła ręką, wskazując, że straciła zainteresowanie tą rozmową. Twój ojciec jest obrzydliwie bogaty, a ty mieszkasz sam. Możesz wskazać lepszy cel? A może myślisz, że wiąże się z tym jakaś historia? Po prostu obwiniaj siebie za bycie nieostrożnym, a swojego ojca za bycie za bogatym. Nadal nie wiedziałem, czy znałem ich wspólnika. Fakt, że wiedziały tak dużo o moim życiu, był niedorzeczny. Pomijając to pytanie, czy właściwie nie wspomniała sklepu? Pracowała kiedyś w sklepie. Jaki to mógł być sklep? Co planujesz zrobić z tą dziewczynką? Ta dziewczynka? Jakie masz wobec niej plan? Wypuścisz ją do domu po dostaniu pieniędzy? Kto? Ta, która nazywa cię starszą siostrą. Oczywiście, że będzie ze mną. Słyszałem o jakichś gangach, które manipulowały nieletnimi dziewczynkami i wykorzystywały je jako chłopców na posyłki, aby uniknąć aresztu. Minęło dopiero kilka dni, ale jasne było, że dziewczynka nie wiedziała o niczym, tylko podążała za poleceniami swojej starszej siostry. Nawet wyglądała na zmartwioną, kiedy byłem chory. To okrutne wykorzystywać dziecko w jej wieku jako kozła ofiarnego. Czy jej rodzina wie o tym? Rodzina? Niosła brwi w reakcji na moje pytanie. Musiała być jakaś bariera komunikacyjna, bo coś wydawało się być nie w porządku. Ona ma rodzinę, prawda? Czy może ją opuścili? Ja jestem jej rodziną. Przez moment nie mogłem tego zrozumieć. Po prostu mnie zamurowało. Zapomniałem nawet, co przed chwilą powiedziała. Czyż nie nazwała mnie siostrą? Czekaj, więc naprawdę jesteś ją siostrą? Taką siostrą? A jaką inną? Niecierpliwością skrzyżowała ręce i rzeczowo się zapytała. A, więc... Myślałem, że musi być jej jakimś szefem albo siostrą zastępczą. Ale w takim wypadku jej wiara swoją siostrę miała sens. W końcu były ze sobą spokrewnione. Nieważne, po prostu nie wyglądacie na spokrewnione. Czyżby? A? Spojrzała na mnie podejrzliwie. Potem wybuchła śmiechem, kiedy zdała sobie sprawę. Przejrzała mnie na wskroś. Myślałeś, że jest moim chłopcem na posyłki i wyślę ją do pierla zamiast mnie, kiedy dostanę kasę. Uśmiechała się, ale w jej wyrazie twarzy nie było ciepła. A ja se robisz? Biorę odpowiedzialność za moje czyny. Nie tak jak wy ludzie, którzy zgarniacie wszystko dla siebie, a innych karmicie gównem. Ja tylko myślę, że twoja młodsza siostra jest dobrym dzieckiem. Wolałbym, gdyby nie była w to wplątana. O, więc jednak ciebie obchodzimy, odpowiedziała nieobecnym głosem, jakby nie wierzyła w ani jedno słowo, które powiedziałem. Nie spodziewałem się dojrzeć bieżącej wody w kranie. Przy zlewie były szczoteczki oraz kubki. Czy one naprawdę tu mieszkają? Wy tutaj mieszkacie? Czemu pytasz? Nie odpowiedziała bezpośrednio, ale ostrożnie zripostowała pytaniem. Po tym, jak udało mi się ją przychytrzyć kilka razy, stała się bardziej i bardziej ostrożna podczas rozmowy ze mną, nie chcąc wyjawić więcej informacji. Zobaczyłem szczoteczki i szklanki w łazience.
więc pomyślałem, że możecie tutaj mieszkać. A jak myślisz? Myślę, że to miejsce spodobałoby się tylko bezdomnemu. Ha! Słysząc moją szczerą odpowiedź, zakryła usta i zachichotała w szyderczy sposób. Bardzo blisko nam do bycia bezdomnymi. Tylko odrobinę lepiej nam się powodzi. W końcu! Dziewczyna odłożyła telefon i rozluźniła napięte ciało, jednocześnie wzdychając z ulgą. Co tam? Parciarz z ciebie. Sprawy się ułożyły. Twój ojciec zapłaci jutro. No serio? Da. Dlaczego miałabym tobie kłamać? Wydawało się być w raczej dobrym nastroju, skoro odpowiedziała jedynie spojrzeniem, a nie solidnym kopnięciem z powietrza. Siedź spokojnie, a nic ci się nie stanie. Więc mnie wypuścicie? Kto wie? Tylko nie miej żadnych głupich pomysłów i cierpliwie czekaj na jutro. Nic nie obiecała, tylko zlała to wymijającym nastawieniem. Wszystko potoczyło się inaczej niż się spodziewałem. Zgodnie z moim zrozumieniem o jego ojca, próbowałby kupić więcej czasu, aby umożliwić policji wytropienie porywaczy. Mimo wszystko ojciec podaje się dosyć łatwo. Czy naprawdę planował po prostu zapłacić? Znając go, nie uwierzyłby tak łatwo żądaniom porywaczy. Musi mieć jakiś plan. Nie mam pojęcia. Nie wiedziałem, co mógł mieć na myśli, co jednocześnie było smutnym uświadomieniem sobie, jak zdystansowana była nasza relacja. Czemu wyglądasz na tak wkurzonego? Mózg ci wypaliło? Zapytała z małym zaskoczeniem, po tym jak zobaczyła, że nic nie odpowiadam z opuszczoną głową. Tak jakby. Odpowiedziałem ogólnikowo. Co prawda nie myślałem, żeby sprawy potoczyły się tak gładko. Nie miałem intencji mówić tego mojemu porywaczowi. Nie zauważając moich obaw, zamruczała pod nosem, zanim otworzyła puszkę coli koło okna. Ha! Parła się mur i wydobyła długie, zmęczone westchnienie. Zdecydowanie nie miała łatwiej ode mnie. Poza uniemożliwieniem mi ucieczki musiała również martwić się o policję oraz o proces negocjacji z moją rodziną. Wydawało się, że to może wkrótce się skończyć, ale kluczowe wydarzenie będzie jutro. Czy naprawdę zapłacą tak jak obiecali? To może być tylko gra na czas. Zawsze mówią, że rodzice zapłacą dowolną kwotę za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nie rozśmieszajcie mnie. Nie jesteśmy normalną rodziną. Nic nie dało się zrobić z tą rozbitą wymówką relacji. Pomimo wmawiania sobie, żebym nie miał nadziei, nadal pragnąłem, żeby zapłacili. Sprzeczność, której nawet ja nie mogłem naprawdę wyjaśnić. Moja głowa znowu zaczęła mnie boleć, kiedy myślałem nad tym. Próbowałem odpocząć, opierając się o ścianę, ale wszelkiego rodzaju myśli zaległy mi w głowie. Bądź dobrym chłopcem w domu, okej? Łamczyni. Więc... o co chodzi z twoją matką? A? Wróciłem do zmysłów z niewyraźnego wspomnienia i odpowiedziałem nieobecnie. Dlaczego nie ma żadnego kontaktu od twojej mamy? Jest tutaj w Tajwanie, ale odmawia pojawienia się, nawet po tym, kiedy jej własny syn został porwany. To dziwne. Może jest zajęta. Powróciły do mnie wszystkie niemiłe wspomnienia, sprawiając, że odruchowo próbowałem zmienić temat. Żartujesz sobie? Wniosła brwi, wyraźnie niezadowolona z odpowiedzi. W retrospektywie to nie była zbyt przekonująca odpowiedź, ale i tak nie miałem zamiaru mówić cokolwiek więcej. Co cię obchodzi moja rodzina? Co ty jesteś, swatka? Jeżeli mnie wypuścisz, mogę ci dać swój numer. Możemy się... Przestałem mówić w środku zdania. W rozmowie uczestniczył tylko mój głos. Normalnie powinna mi już przerwać do tego momentu.
Dziwna cisza objęła cały pokój. Podniosłem wzrok i spojrzałem prosto w jej czarne oczy, zdając sobie sprawę, jak beznadziejnie ukrywam myśli. Naprawdę dużo gadasz, kiedy nie chcesz na coś odpowiedzieć. Czy to jakiś paniczkowy nawyk? Może. Nie spodziewałem się, że zauważy takie szczegóły, więc nagrodziłem ją trafnie spostrzeżenie gorzkim uśmiechem. Czy już mnie nie rozpracowałaś? Powinnaś wiedzieć, że nasze relacje były złe. Jedyne, co mnie obchodzi, to czy masz pieniądze. Twoje relacje nie są moim interesem. Więc dlaczego teraz? Powiedziałem od niechcenia, ale nie mogłem się powstrzymać od zastanowienia nad przyczyną jej tego pytania. Czysta ciekawość? Czułem, że to nie było takie proste. Chcę tylko usłyszeć od ciebie, co jest nie tak z twoją mamą. Nawet pan Ken powiedział, że kontakt z nią był bezcelowy. Pan Ken? Nieważne, będziesz gadał czy nie. Widząc, jak niecierpliwie przeczesuję włosy, opuściłem głowę, aby przemyśleć, jak odpowiedzieć. Naprawdę nie wiem, od czego zacząć. To było upokarzające i nie czułem potrzeby mówienia jej o tym. Co? Jest twoją macochą? Albo kochanką twojego ojca? Widząc, że się zastanawiam, próbowała trafić w ciemno i udało jej się dojść dosyć blisko prawdy. Coś ten deseń, tylko na odwrót. E? Ostatecznie zdecydowałem użyć najprostszego wyjaśnienia. Moja mama miała innego faceta. To nie było coś, o czym nie byłem w stanie rozmawiać. Po prostu uruchomiło lawinę niemiłych wspomnień. Od kiedy byłem dzieckiem, często z kimś wychodziła, ale nigdy nie wiedziałem gdzie i po co. Czasami zajmowało jej cały tydzień, zanim wracała do domu, a sprzątaczka nie mogła dać mi konkretnej odpowiedzi. Moja mama ma romans. Też bym nie wiedział, jak coś takiego przekazać 10-latkowi. O! Sparła swoją głowę z uśmiechem na twarzy, który wyglądał bardziej na napawanie niż sympatię. Wy ludzie jesteście dziwni. Zawsze robicie takie rzeczy. Romanse, spory o spadek, nie macie lepszych rzeczy do robienia. Nie oczekując odpowiedzi ode mnie, zaczęła gadać do siebie i śmiać się, jakby oczekiwała, że zrównoważy sytuację, słysząc o nieszczęściu innych. Biedny człowiek swojego ojca. Zarabia tyle pieniędzy za granicą, tylko żeby utrzymać kobietę dla innego faceta. On wie. On wie? Powiedziała od niechcenia. Zobaczyłem, jak Gabi się na mnie osłupiała. Ta, wiedział o romansie mojej matki. Fajna historia, co nie? Co ty, kretyn jesteś? Miej poczucie humoru. Dlaczego się nie rozwiedli? Wybaczył jej? Albo może twoja matka trzyma pieniądze? Zignorowała mój dowcip, natrętnie się dopytywała. Po potwierdzeniu zapłaty okupu stało się dużo bardziej rozmowna. Kto wie? Mnie to nie obchodzi. Nie chcę wiedzieć. Im się to podoba i nie mogę nic z tym zrobić. Właściwie to raz zapytałem się o to tylko raz. Nigdy nie mogłem zapomnieć jego reakcji wtedy. Zdenerwowany powiedziałem mu o romansie matki i ręka trzymająca mnie natychmiast się napięła. Jednak szok pozostał na jego twarzy tylko na chwilę, zanim pozostał zastąpiony przez inne emocje. Poczucie pewnej ulgi. Delikatnie pogłaskał moją głowę i powiedział, że mamcia nie miała romansu, że tylko źle to zrozumiałem. Źle zrozumiałem. Bez wyjaśnienia, tylko dwa słowa. Kiedy firma powiększyła się, spędzał więcej czasu i więcej na zagranicą. Nigdy nie pytał, co słychać u matki, ani nigdy się jej nie postawił, jakby nic się nie stało. Dlaczego się jej nie zapytał? Dlaczego się nie rozwiedli? Po co udawać ignorancję? Nie mogłem o nic się zapytać, wiedząc jego ciepły uśmiech, a nieodpowiedziane pytania stały się wyłomem między nami. Czasem się on poszerzał, aż stał się szeroki, nie do naprawy.
Może też ma kochankę. Małżeństwo było tylko na pokaz. Może. Nie byłbym zaskoczony. Czy twój ojciec nadal ją kocha? Po krótkim milczeniu w końcu zapytała. Nie wiem. Przynajmniej ja nie mogłem. Nie powiedziałem drugiej części. I nie miało to znaczenia, jaka była odpowiedź. Tego dnia skasowałem numer do niej i wyprowadziłem się, będąc w liceum. Utrzymywałem minimalny kontakt z rodziną. Skoro pieniądze przychodziły co miesiąc, spotkanie się nie miało znaczenia. Może wiedziała, że już się o tym dowiedzieliśmy. Nie, może chciała, żebyśmy się dowiedzieli. W retrospektywie dużo rzeczy nie miało sensu. Były lepsze wymówki romansu, gdyby chcieli go przede mną ukryć. Chciała, aby tata wiedział. Jakkolwiek niewiarygodne to było, tłumaczyło wiele rzeczy. Zmusić go, żeby zaproponował rozwód? Sprawdzenie jego reakcji? Niezależnie od motywu, nie było kłótni ani konfrontacji, jak ja bym się spodziewał, tylko status quo. Może chciała dostać alimenty, zmuszając, aby twój tata złożył pozew o rozwód. Nikt nie zaczynałby jawnego romansu, aby dostać alimenty. Żaden sędzia by nie był tak głupi. Próbowała znaleźć wyjaśnienie z przyciemnioną miną. Daruj sobie. Nie znajdziesz odpowiedzi. Żyli tak przez lata. Kiedy byłem młody, to przynajmniej starali się to przede mną ukryć. Teraz nawet nie udają. Kiedy tylko wszedł na pokład samolotu, ona już pędziła spędzić noc z kolejnym facetem. Musiała tylko odgrywać dobrą żonę, kiedy wracał do domu. Tak jakby nic się nie wydarzyło. To była jak dorosła wersja zabawy w dom. Kurtyna idzie w górę i wszyscy grają przydzielone role. Ty jesteś ojcem pracującym za granicą, ty jesteś matką zajmującą się domem, ty jesteś dzieckiem, które musi chodzić do szkoły. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nieprawda, ale nikt nie puścił pary. Wiele razy myślałem, że gdyby firma mojego ojca nie była taka duża, gdyby moja rodzina nie była tak bogata, może sprawy inaczej by się ułożyły. Myślisz, że wszystko wyszłoby inaczej bez pieniędzy? Spodziewałem się, że to ją aktywuje. Zaczęła zimno śmiać się. Dlaczego tak trudno jest to otwarcie przygadać? Naprawdę musicie czynić to trudniejsze niż jest? Widząc jej wściekłą reakcję, z jakiegoś powodu czułem się lekko utwierdzony. W końcu potwierdziłem, że ja sam nie byłem nienormalny, tylko relacje w mojej rodzinie były nienormalne. Problemy nie odejdą, jeżeli będziesz udawał, że ich nie widzisz. To po prostu okłamywanie samego siebie. Niech wyjaśnią sytuację i zerwą ze sobą, jeżeli już się nie kochają. Niech nie podtrzymują kłamstwa, jeżeli nie chcą być już razem. Jak trudne to może być? Kto wie? Podoba im się tak. Nie chciałem się z nią sprzeczać. Świat jest zbyt skomplikowany. Za dużo ludzi, za dużo rzeczy, których zrozumienie zajęłoby całe życie. Dlaczego to robią? Dlaczego społeczeństwo działa w ten sposób? Dlaczego nikt nigdy nie może być zadowolony? Nie wiem. Jeżeli nie ma odpowiedzi, to po prostu to akceptujesz. Rzeczywistość się nie zmieni, dlatego że się z nią nie zgadzasz, ale nie znasz przyczyny. Nie wiesz? Co ty, głupi jesteś? Machnęła ręką niecierpliwie, jakby wszystko, co powiedziała, nie było warte złamanego grosza. Dlaczego tego nie wyjaśnisz, jeżeli uważasz to za dziwne? Jesteś jakąś postacią z tureckiego serialu? Nie masz o niczym pojęcia. Nawet gdybym... To ty nie masz o niczym pojęcia. Przerywając mi nagle, odpowiedziała chłodno. Nie wiesz, jakiego masz farta. Nie wiesz, jak wiele ludzi ci zazdrości. Ciągle powtarzasz, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić. Jak wiele ludzi chciałoby być na twoim miejscu, a ty siedzisz tutaj i mówisz, chciałbym mieć mniej pieniędzy. Więc przestań użalać się nad sobą. Masz szczęście, panniczku.
Jeżeli chcesz uciekać przed nawet takim problemem, to równie dobrze możesz się zabić. Gniewna jak zwykle, ale tym razem wydawała się inna. Stwierdziłem, że traktowała, co powiedziała, poważnie, co wprawiło mnie w osłupienie. Nigdy nikomu nie powiedziałem mojej rodzinie. Stwierdziłem, że nic by to nie zmieniło, nawet gdybym to zrobił. To wszystko? Ale jak? Biedaczek. Bezcelowe reakcje były męczące. Nikt tak naprawdę się nie przejmował, a potem stawało się to okazyjnym tematem do pogaduszek. To było jak rozmawianie o katastrofach w social mediach. Wszystkie praworządne komentarze były tylko pustymi słowami, które nie miały nic wspólnego ze sobą. Wszystko co robiły, to znamiały innym: hej, ja wiem o tym, ja mam serce. To wszystko jest bez znaczenia. Jeżeli chcesz uciekać przed nawet tym problemem, to równie dobrze możesz się zabić. Kiedy to usłyszałem, zdałem sobie sprawę, że uciekałem. Bojąc się tej atmosfery, bojąc się moich rodziców. Uciekłem do mojego własnego świata i nigdy nie podjąłem próby, aby z nimi negocjować. Co? Powiedz coś. Wiedząc, że nic nie odpowiadam, gapiła się na mnie chłonno, przeczesując swoje potargane włosy. Nie. Masz rację. Westchnąłem. Właściwie czułem się o dużo lepiej, mimo że moja sytuacja się nie zmieniła. Pogrążyła się w ciszy, chcąc zobaczyć, czy z niej nie drwię, czy jestem poważny. Potem splunęła i odwróciła głowę, pozornie bardziej zawstydzona niż zła. Nieważne, co myślisz. I tak cię nigdy więcej nie zobaczę po otrzymaniu okupu jutro. Powodzenia. Odpaliła papierosa. Nikły zapach tytoniu przeniknął pomieszczenie wraz z chłodnym nocnym powietrzem. Jeżeli dostaną jutro pieniądze i wszystko po prostu się skończy, to by było najlepsze możliwe zakończenie. Potrząsnąłem głową i zaśmiałem się do siebie. Nawet ja w to nie wierzyłem. Życie jest przeznaczone do bycia tragedią. My oto żyjemy jeno w nadziei cudu. Przypomniałem sobie ten cytat. Powietrze, którym oddychałem, zamieniło się w biały dym. Zdawało mi się, że dostrzegłem zamglony księżyc za oknem. Gdyby chociaż raz. Miałem nadzieję, żeby wydarzył się cud. Była trzecia nad ranem. Dziewczyna zasypiała na krześle. Budziła się kilka razy w przypływie senności. Nawet napoje energetyczne nie pomagały dużo. Obawiając się, że może zasnąć na dobre, zdecydowała się usiąść z kocem pod drzwiami. Było tylko jedno wyjście. Musiał przez nie przejść, jeżeli chciałby uciec. Nawet potrójne sprawdzenie sznurów nie mogło usunąć niepokoju. Obraz, jak ucieka, przychodził jej na myśl za każdym razem, gdy przymykała oczy. To wszystko się skończy za kilka godzin. To była prosta determinacja, która podtrzymywała ją do tej pory. Wiele razy wyobrażała sobie, jak spłaca dług, a teraz była w stanie ujrzeć koniec trasy. Nie wiedziała, jak uniknąć aresztowania po wszystkim. Miała tylko nadzieję, że wszystko się zmieni. Jeszcze tylko kilka godzin. Cicha przemowa przez sen odbijała się echem po pokoju. Dziewczyna sekretnie zamknęła oczy.